Chcę zadać wam dwa pytania. Czy Bóg ma początek? Ma początek czy nie? Nie ma. Nie ma. No to jeszcze jedno. Czy Pan Jezus Chrystus jest Bogiem? Jest. Jest. Aha. Odpowiedzieliśmy sobie tutaj na dwa podstawowe pytania. A więc uznaliśmy, że Bóg nie ma początku i że Jezus Chrystus jest Bogiem. A więc Jezus Chrystus nie miał początku. No dobrze. To w takim razie ponad 2000 lat temu nie zaistniał Chrystus. Bo On już istniał. Tak, Chrystus istniał, powiem wam. Może dla niektórych to może nowina. Ale On się dopiero w ostatecznym czasie objawił. Powiem więcej. Na kartach Starego Testamentu jest widoczny. Czytajcie. Ten Chrystus, o nim jest napisane między innymi w liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale, w pierwszych 3 wersetach. Jest tu mowa o pewnym Melchizedeku, królowi Salemu, czyli Szalom, królowi pokoju, w którym Jezus jest księciem pokoju i Izajasza mówi. List do Hebrajczyków, 7 rozdział od 1 do 3 wersetu, tak czytamy. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie król Salemu, to jest król pokoju, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dnia, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Na zawsze! Podobny do Syna Bożego. Jezus, będąc na ziemi, był Synem Człowieczym. I czytamy apostoł Paweł w liście do Filipian, w 2 rozdziale 6, mówi, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu. Język nowego, Biblia Nowego Testamentu jest przetłumaczona z oryginalnego języka greckiego. I ten werset brzmi on tam tak, który chociaż był Bogiem, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być Bogiem. Tak brzmi w Nowym Testamencie, w nowym przekładzie języka greckiego. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Wielu ludzi chciało być Bogiem. Napoleon, Hitler, Stalin. Lecz tylko jeden, Bóg, zechciał być człowiekiem. Nic z tym frapującego, nic z tym interesującego. Można powiedzieć, dał się zdegradować. Sam się zdegradował. Do sługi. Ale czytamy też w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale takie słowa od 7. Uczyniłeś go na krótko, nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko podałeś pod stopy jego, a poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest podane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia, śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Na krótko stał się takim, abyś ty i ja mógłbyś być dzisiaj wywyższony. Dał się sponiewierać, przyjął odrzucenie, abyś ty i ja był przyjęty przez Boga. Oto ten, który był bogaty, stał się ubogim, abyś ty i ja jego ubóstwem został ubogacony. Chcę wam powiedzieć,
zobaczyć, że Jezus Chrystus wiele tysięcy lat, Jego narodzenie było już przepowiadane. Ale jednym miejscem proroka Izajasza jest nazwany już Jezus Chrystus. Dwoma tytułami jest nazwany Bogiem i Ojcem. Izajasz 9:6. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn nam nieznany. I nazwał go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny. To mówi Boże Słowo. W pewnym momencie, kiedy Jezus Chrystus był jako człowiek na ziemi, Filip w 14 rozdziale, kiedy ten mówił mu o Ojcu, mówi: Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Na to odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami, nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Halo, Filipie, patrzysz na Niego. Patrzysz na Twojego Ojca. Bo w Jezusie Chrystusie był Ojciec. On, Bóg i Ojciec. W wielu miejscach Bożego Słowa czytamy: kto we mnie wierzy, nie we mnie wierzy, ale w tego, którego mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, którego mnie posłał. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Kto mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, ale tego, który mnie posłał. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Moi kochani, Jezus Chrystus jest tym Bogiem moim i Ojcem moim. Mówię to przed wami i wyznaję to. Kiedyś Pan Jezus Chrystus mówił o zburzeniu świątyni, ale uczeni w piśmie i faryzeusze nie rozumieli tego przesłania. Mówi tak: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni odbuduję ją. Rzekli mu Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on, Jezus, mówił o świątyni ciała swego. Świątynia jest to miejsce Bożej obecności i Jego chwały. Oto Jezus do nich mówi: oto ja ustanawiam nowy przybytek. Nie będziecie musieli iść, aby spotkać się z Bogiem do tego budynku. Ale dzisiaj spotkanie z Bogiem będziecie mieli we mnie i przeze mnie. Jak ono się brzmi? Jezus Chrystus. Oto Duch Święty dzisiaj do nas mówi, że On uczynił w ciele Jezusa Chrystusa miejsce spotkania naszego z Bogiem. Duch Święty dzisiaj mówi, że miejsce Twojego spotkania z Bogiem jest w Nim. Nie można, wiecie, powiem inaczej. Kiedyś pewna osoba, sąsiadka powiedziała: no Bóg chyba jest, coś tam musi być, ale Jezus? Jeżeli nie wyznajesz Jezusa, nie wyznajesz Boga. Jeżeli mówisz, wierzę w Boga, ale nie w Jezusa, to jest kłamstwo. Nie można wierzyć w Boga bez Jezusa. Duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest Boga. I ten, kto przeczy Jezusowi, przeczy Bogu i jest pod wpływem ducha antychrysta. Ale chciałem wam pokazać jednym z wielu miejsc Starego Testamentu, które mówią o Panu Jezusie Chrystusie, gdzie jest opisany. Jest to Księga Daniela, 10 rozdział. 5 i 6 werset. Później ten sam opis znajduje się w Księdze Objawienia. Daniel mówi tak: a gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z ufos. Ciało jego podobne było do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwo ludu. Teraz przeczytamy w Księdze Objawienia 1:12 i dalej. Jan też ma widzenie.
I obróciłem się, aby zobaczyć to, co za głos, który do mnie mówił. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasaną przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżna wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. Oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Popatrzmy na pewne rzeczy, które są w tych dwóch fragmentach. Identycznie opisują tę samą osobę. Pierwsza rzecz, pas ze złota. Księdze Objawienia i księdze Daniela. Druga rzecz, oblicze jak błyskawice Daniela. Objawienie mówi słońce w pełnym blasku. Oczy. Księga Daniela opisuje to w ten sposób. Pochodnie płonące. Jan opisuje płomień ognisty. Znowu księga Daniela. Nogi błyszczące jak miedź wypolerowana. Objawienie Jana. Nogi jak mosiąc piecu rozżarzona. Głos jak wrzawa mnóstwo ludu. Jan znowu opisuje jak szum wielu wód. Powiem więcej. Chrystus towarzyszył Izraelowi, kiedy Bóg kazał uderzyć w skałę Mojżeszowi. Wytrysnęła z niej woda. Jezus mówi, ja jestem źródłem wytryskującym ku żywotowi wiecznemu. Jest to tryskająca woda z wnętrza Jezusa, jest to Duch Święty. I czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, i werset 4, ale przeczytam od 1. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy pili, jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Chrystus był już w czasie, kiedy Izrael wyszedł z niewoli egipskiej. On im przewodził. Popatrzmy do 11 listu do Hebrajczyków. Od 24 do 26. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Chrystus dla Mojżesza był największym skarbem i największą wartością. Tutaj czytamy, że uznał za hańbę Chrystusową, większą hańbę Chrystusową za bogactwo i skarby Egiptu. I ja przypominam, jest tu mowa o Starym Testamencie. I mowa tu jest, że Chrystus był tym, na którym koncentrował się wtedy jeszcze Mojżesz. Biblia się nie myli. A więc, jeżeli ktoś pośród nas się łudził, że Chrystus zaczął istnieć, kiedy się narodził, to jest to błędne myślenie. On się nam objawił. Bóg się nam w Chrystusie objawił. On się narodził, a nie zaczął istnieć. Przyjął postać sługi, jak czytaliśmy w liście do Filipian i do Hebrajczyków. Jezus Chrystus, ten, który jest Bogiem, ten, który jest Ojcem, dał się ogołocić. Nie korzystał z prawa bycia Bogiem, kiedy był na ziemi. Szczególnie wtedy, kiedy był bity, kiedy go pluwano, kiedy mu zadawano cios i kiedy umierał na krzyżu. Jezus nawet wołał: Ojcze, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jezus jako człowiek wołał:
Kochani, Bóg w Jezusie Chrystusie okazuje nam dzisiaj swoją miłość. Wiecie, powiem wam coś. Pan Jezus nie rodzi się co roku w tej stajence. On raz się narodził, raz umarł i raz zmartwychwstał. I jest tutaj dzisiaj jako potężny władca, wszechwładca. Nie jako to malutkie Jezus, jako rękawiczka, przepraszam. Ale jako potężny Bóg. Potężny Bóg, który uwalnia ludzi od demonów dzisiaj. Łamie wszelkie warownie. Dzisiaj. Nie kiedy w dziejach apostolskich tylko czytamy. Dzisiaj czyni to Jezus to, co tu jest napisane. Nie czynił. Bóg się nie zmienia. To my się zmieniamy. A chwała Bogu jeszcze na lepsze, nie na gorsze. Bo biada mam, jeżeli gorzej jest. Biada mi. A jeżeli zobaczyłem, że jest gorzej, to jest dobry dzisiaj czas, aby to, co gorsze, naprawić. Aby zmienić swoje życie. Jezus jest tym nowym przybytkiem. Nowym przybytkiem. Nie ma miejsca już ofiarniczego. Raz na zawsze został ofiarowany na ołtarzu krzyża. I w tym ofiarowaniu sięgną Boga, nie tylko Żydów. Jesteśmy tym szczepionym do tego drzewa oliwnego gałęziami. Jezus Chrystus. Ten, który był, który jest i który ma przyjść, powiem. Zapowiedział, co będzie poprzedzać jego przyjście. Więc nie dziwmy się, że zamiast przebudzenie jest odstępstwo. Nie dziwmy się, że oglądamy takie, a nie inne rzeczy. Że ludzie sobie wzajemnie są wilkiem. Że ludzie jeden na drugiego naskakują. Czy na próżno Pan Jezus powiedział, czy zastanę wiarę na ziemi, gdy przyjdę? A więc będzie okoliczność i sytuacja taka, że nie będzie sprzyjała naszej wierze. Ale jest to także pytanie z troską o twoje dzieci. Bóg, Ojciec, troszczy się i martwi się o swoje dzieci. Bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziemnie. A żeby zadość temu uczynić, to diabeł pomyśli co innego. Bezprawie się rozmnoża w świecie. Ale uczyni coś innego. To bezprawie tak cichaczem strzyknę do kościoła. Kościół staje się miejscem tolerancji dla grzechu, pomalutku będzie się stawać. Jeden drugim będzie się gorszyć. Bezprawie się rozmnoży. Ale kto wytrwa, do końca będzie zbawiony. Jezus mówi, gdzie mamy patrzeć. Bóg nam mówi, gdzie mamy kierować swój wzrok. Błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. A w Biblii tysiąclecia stoi tak. Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Jan Chrzciciel w pewnym momencie miał problem. Ten, który mówił, oto baranek Boży. Później znalazł się w więzieniu i pytał się, czy to jest ten, który ma przyszłość, też innego oczekiwać mamy. Oto w pewnym momencie znalazł się w takim położeniu, który wyrastał poza jego umysł. Jezus wtedy wypowiedział te słowa. Nie potępiajmy Jana Chrzciciela, a raczej zobaczmy na siebie, jak byśmy my w takiej sytuacji się zachowali. Czy tryskalibyśmy wiarą? Ja wiem, że najlepiej się mówi, kiedy nie jesteśmy w takim położeniu. Ale zapytajmy się tych w Iraku. Zapytajmy się w Korei Północnej. Zapytajmy się tych, którzy przenoszą tortury, przechodzą tortury. Oni wiedzą, co powiedzą. To nie jest śmierć przez uspanie. To dzisiaj się dzieje. Oni wiedzą, co to znaczy wytrwałość. Oni wiedzą, co to jest wiara. Kiedy głowy odcinają chrześcijanom. Na oczach matek dzieci mordują, rozpruwają muzułmanie i inni. Wiecie, co to znaczy? Dobrze się nam mówi, bo mamy się dobrze. Bo Bóg nam błogosławi.
I chwała Jemu za to. Dlatego mamy tą wolę, żebyśmy dzisiaj z niej korzystali. Ale jutro może w naszym kraju nastanie prześladowanie. Wiecie, kto mnie ma, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł. Kto mnie ma, że stoi, niech reagujmy. Nie pysznijmy się przed Bogiem. Nie układajmy komuś życia. Nie mówmy, jaką mamy wiarę, bo wiarę próbuje doświadczeniem. Wiara, prawdziwa wiara objawia się w ogniu, który przepala i boli. A wtedy wszystko inaczej wygląda. Tak, bo chrześcijan też taki ogień przepala. Jeżeli chcielibyście usłyszeć, że nie będzie nas, czy ciebie, drogi przyjacielu, przepalał ten ogień jako oddanego Chrystusowi, bym ci powiedział diabelskie kłamstwo. Ja wiem, że to nie jest przyjemne, ale Pan Jezus też nie mówił samych przyjemnych słów, ale zawsze mówił te, które mówił z miłości do człowieka. My się mamy jak w niebie dzisiaj, w porównaniu z innymi chrześcijanami. Ale wiecie co? Tam, gdzie jest prześladowanie, gdzie Kościół jest prześladowany, tam wierzący ze sobą są jak rodzina. I nie wymądrzają się, czy Jezus jest Bogiem, a może jest mniejszym Bogiem. Nie odsądzają cudzych grzechów. Ciekawe. Modlą się po lasach. Godzinami. Bóg się do nich przyznaje. Nie patrząc, jakiego kościoła i denominacji. Mówią o odrodzonych chrześcijanach. A my w naszym mieście mamy się tak dobrze. Można powiedzieć w centrum miasta, co druga ulica, jakiś kościół. Ja nie mówię o kościele tym dominującym. Ja mówię o ewangelicznym. I chwała Bogu. Lepiej to niż domu publicznie, lepiej to niż cokolwiek innego. Ale gorzej jest, kiedy my patrzymy jeden na drugiego z pozycji wyższej od siebie. Kiedy mówimy, ty nie chodź tam, ty chodź tu. A jak tam pójdziesz, nie pokazuj się tu. Bo idziesz do piekła, bo tam poszedłeś. To nie jest postawa wierzących. Ale nie daj Boże, przyjdzie doświadczenie bicia, prześladowania. To będziemy się za sobą tęsknili. I pisali, dzwonili. Bracie, siostro, pomódl się za mną. Nie będziemy patrzyli, bo ty tam chodzisz, a ja tu. Zniknie to wszystko. Ja wam powiem, że w niebie tego nie ma, co tu jest. W niebie nie ma boksów taki i owaki. Tam tylko są Boże dzieci. Tam tylko są ci, którzy poszli naprawdę za Jezusem Chrystusem. Chwała Bogu za zbór, za Kościół Pański, za ciało. Ja potrzebuję być w Nim. Ja potrzebuję braci i siostry. Ja potrzebuję się spotykać pod Słowem. Ci, którzy to lekceważą. Kiedyś spotkałem się tak, jak Amos pisze. 5 rozdział, 9 rozdział. Że nadejdzie czas głodu i pragnienia Bożego Słowa. I będą się tułać od morza po góry, od południa po północ, lecz nie znajdą. To będzie właśnie ten koniec. Boże łaski. Jest to mowa o ludziach, którzy słyszeli na okrągło Ewangelię, ale jej nie przyjmowali. Przypomną, kiedy Pan przyjdzie po Kościół, kiedy zostanie zabrany, a ci ludzie zostaną. I będą szukali. Ale nie będą mogli nasycić owego pragnienia, nowego głodu. Czy to nie jest straszne? Ale my tu jesteśmy. A cieszę się, że nas tak dużo jest, bo mnie to pociesza, że jeszcze Kościół nie został zabrany. Czyli jest nadzieja i dla mnie, że jeszcze to, co złe, mogę naprawić. Że jeszcze jest ta łaska. Że jeszcze jest Boże miłosierdzie. O, to jest dzisiaj wieczorem. Kochany bracie i siostro, o to jest. O to otwarte niebo jest nad nami dzisiaj. I Bóg się nie pyta, z której ulicy, z jakiego kościoła, ale czy jesteś w Chrystusie? Czy krew Chrystusa jest? Czy pieczęć Ducha Świętego jest na twoim życiu? Czy idziesz z Jego Duchem Świętym przez życie? Czy może idziesz z Duchem Czasów? Dzisiaj na wierzących bardzo mocno napiera wpływ tego świata, system tego świata. Bardzo mocno. Wiecie, świat się nie pyta o twoje zdanie. Puścisz mnie czy nie? On wchodzi oknami, drzwiami.
poczuje wiatr nieszczelne, okno zaraz puką. Tak robi diabeł. Wiecie? Gdzieś malutko, pomalutku, aby tylko wsiąknąć tą truciznę tego świata. Abyś nie żył z Bogiem, abyś nie szedł z Duchem Chrystusa, ale ten świat nadaje ci rytm. Abyś tak tańczył, jak ci zagrał. Ale my mamy iść z Bożym Duchem, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Amen? Amen. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie, kochane bracia i siostro. Śpiewaliśmy Świecie, Świecie. Myślę, nic tu dodać, nic ująć. Mi nie musisz się tłumaczyć, ani ja Tobie. Ale każdy z nas zda sprawę przed Bogiem. Jedni staną przed Bogiem jako ojcem, inni przed Bogiem jako sędzią. I to nie jest zależne od Boga. To już należy do mnie i do Ciebie. Przed jakim Bogiem Ty staniesz, drogi bracie i siostro? Czy przed Bogiem, który sługo zły ile nie wypowie? Oj, nie chciałbym tego usłyszeć. A może powiedz, sługo dobry i wierny, weź do radości Pana swego. Powiem Ci jeszcze raz. Nie zależy to nic od Boga. Bóg zrobił swoje. Decyzja należy do mnie. Decyzja należy do Ciebie. Nikt Cię nie prześladuje za wiarę. Może Cię ktoś na przykład wyśmieje. My to już nazywamy prześladowaniem. To nie jest prześladowanie, kochani. Kiedy popatrzymy i poczytamy informacje, pooglądamy różne zdjęcia prześladowanych rejonów, to będziemy bić się w piersi. Wybacz mi, Jezu. Wybacz mi. Bo ja nie wiem, co to jest prześladowanie. A narzekam, jak jestem strasznie prześladowany, bo ktoś kółko sobie patrząc na mnie na głowie zrobił. Bóg kocha nas. I dlatego to słowo dzisiaj posyła. Bóg kocha Ciebie i mnie. Niedawno Bóg darował mi właśnie uwestować na temat Bożej łaski. Jest to na stronie zboru Leni w Cieszynie. Zapraszam do odsłuchania. Temat Bożej łaski nie będę tu poruszać. Można odsłuchać. Wierzący muszę na nowo odkryć, czym jest Boże łaska. Kościół. Kościół, my, którzy deklarujemy. Wiecie co? Zapłakałem i zrozumiałem, Boże, 20 ponad lat temu Ci oddałem życie, a ja nawet nie wiedziałem, czym jest Twoja łaska. A mi się wydało, że nie. Zacząłem wołać, Duchu Święty, objaw mi. Na nowo, głębiej wprowadź mnie w Twą łaskę. Rozbija, rozwala, kruszy najtwardsze serca. Jak to jest z nami? Nie stójmy, nie śpimy dzisiaj. Nie bądźmy samouwielbieni. Jezus żyje. Jezus zawsze był. Od początku do końca. Bóg imieniem Jezus Chrystus. I Duch Święty jest Duchem Jezusa. A Jezus i między innymi Jego imię to jest Emanuel. Albo Immanuel. Bóg z nami. Tam gdzie jest Jezus, tam jest Bóg. A gdzie jest Duch Jezusa, tam jest Boża obecność. Ten, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do Niego. A Duch Chrystusowy to nic innego jak Bóg, jak Boża obecność. Nie może być ten należy do Chrystusa, czy po prostu Jego obecności nie ma. Dobry wieczór dzisiaj mamy. Amen. Dzisiaj dobry czas. Dlatego weźmy to słowo dzisiaj do naszych serc. Jezus żyje. Narodził się. I dzisiaj jest tutaj obecny. Poprowadził Ciebie i mnie poza śmierć poprzez zmartwychwstanie. Życie zatriumfowało nad śmiercią, kiedy Jezus wstąpił do Ojca. Jest cudowny Jezus. Chcę Wam powiedzieć, On tu jest. Kiedy Paweł szedł, jeszcze nie był apostołem, do Damaszku. Kto jesteś, Panie? Jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale wiemy, że Jezus też był po prawicy Ojca, więc jak to się stało? Bo On jest Bogiem Wszechmogącym, jest Duch Święty Jezusa. To jest obecność Boża pośród nas. Jezus mówi, ja jestem tutaj dzisiaj wieczorem. Nie trzeba patrzeć się do nieba. Nie trzeba mnie szukać za dalekimi, za górami, za lasami. Nawet w Izraelu. Fajnie być w Izraelu, prawda? Ale nie trzeba tam jechać, żeby spotkać się z Bogiem. Dzisiaj masz tą sposobność spotkania się z Bogiem. Tu i teraz. Powiem Ci więcej. W Twoim domu, w Twojej komorze modlitwie. W Twoim pokoju. We śnie. Jezus jest. Zawsze w zasięgu ręki. Amen. Chcemy dalej być Boga.
Kochani, to jest wspaniały czas, ale chciałbym jeszcze, jest czas dla ducha, dla duszy i dla ciała. Chwała Bogu, że nie przyszliśmy tu tylko dla ciała. Biada tym, którzy tam zabiegają o pokarm cielesny, a to nie były wymagane. Chciałem mi podziękować Bogu także za te dary cielesne. Zachęcam do powstania, żeby tak się pojawiło. O Panie Jezu, tak Ci dziękujemy dzisiaj. Za to, że Ty chcesz do nas mówić, skorygować nasze poglądy, nasze myśli. Jezu, dziękujemy Ci za te dary, które będziemy na stole dla ciała. Te ręce, które to uczyniły. Pobłogosław nas spożywających. I całe zgromadzenie, Panie, oddajemy to dla Twojej chwały, żebyśmy też byli ze sobą relacji miłości Bożej w Chrystusie Jezusie. Amen. Zaśpiewamy pieśń numer 137 ze Skoroszytu. 137. Właśnie ta pieśń mówi o Bożej łasce. Łaski wspaniałej się snu, większy nad grzechem, nad Bożym.